Tariq rozkazał Wildan zabrać Elif ze Stambułu. W 764 odcinku Elif zobaczy w telewizji Melek. Rozpozna w niej swoją mamę i postanowi odszukać ją na własną rękę. Sprawdź, co się wydarzy w 764 odcinku Elif. Ku zaskoczeniu Wildan, Özgeyildirim, Tariq, Murat Prosciler nie tylko nie chce, aby wróciła do rezydencji, ale też rozkazuje jej, aby zabrała Elif Izabela Damla Guvenilir ze Stambułu. Kerem Nevzat Ken źle się czuje. Nie przestaje tęsknić za Rejan Kagla Simsek. W 764 odcinku Elif Birce bardzo chce lecieć na targi mody w Mediolanie, jest jednak przekonana, że Yunus Cene Terksever nie będzie chciał jej zabrać. Tymczasem Yunus próbuje namówić na udział w targach Kerema. Ten odmawia, ale nie wie jeszcze, że Tariq już podjął tę decyzję za niego. Elif przypadkiem rozpoznaje Melek Selin Sezgin w telewizji. Dziewczynka nie posiada się ze szczęścia, że jej matka żyje. Postanawia wymknąć się z domu i ją odnaleźć. Wildan zatrzymuje ją w ostatniej chwili i za karę zamyka w pokoju. Kobieta informuje Tariqa, że wynajęła dom dla siebie i Elif. Tariq robi wszystko, żeby Rana i Yıldız Asali mu wybaczyła, ta jednak jest nieprzejednana. Parla, Seyda Bayram, jest znudzona ciągłymi rozmowami o dziecku Humeyri, Berna Keskin, ale przed przyjaciółką udaje żywe zainteresowanie. Elif odcinek 764 w poniedziałek, 6 lipca 2020 roku o godzina 14 w TVP1. Sprawdź program TV.